Dziś premiera raportu Rosnąca siła kobiet w biznesie i na rynku pracy, przygotowanego między innymi na zlecenie firmy Bigram, którego prezes Piotr Wielgomas jest naszym gościem. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie. Tak się złożyło, że w kolejny dzień mówimy o ciekawych zjawiskach na rynku pracy. Wczoraj dużo mówiliśmy o zjawisku ageizmu. Dziś kwestia rosnącej siły kobiet, przy której no, koniecznie trzeba zadać pytanie o dyskryminację na tym rynku pracy właśnie ze względu na płeć. Czy tutaj mamy, czy widzi Pan w badaniach, czy widzi Pan też w swoich obserwacjach jakąś istotną zmianę? Tak, przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mieli okazję przeprowadzić debatę i opublikować raport, będzie dostępny na stronie Bigram. To jest ogólnopolskie badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Think Tank, ze wsparciem firm Essilor i Yearwood. Tutaj mamy jakby świeżo wydrukowany raport, polecam Państwu zajrzenie do internetu. Bardzo istotne myślę, że jest pierwsze zdanie, które zaczynamy w raporcie. Co kobiety wnoszą do firm na rynku pracy? Otóż rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobrą samoorganizację i empatię. I to są wspólne wnioski setek respondentów, bo to jest ogólnopolskie badanie, którzy rzeczywiście z jednej strony mają świadomość tkwiących w społeczeństwie stereotypów już od setek lat tak naprawdę, które są związane z pozycją kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy, a z drugiej strony widzą, jak silnie rośnie rola kobiet i jak wpływa też na to na przykład technologia, która powoduje, że odchodzą do lamusa takie pojęcia typowo kobiecych czy typowo męskich branż czy zawodów. Ciekawe, swoją drogą przed chwilą mówiliśmy o tym, że Elżbieta Ostrowska, profesor Elżbieta Ostrowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej. Kiedy spojrzę na ten organ, jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych w naszym kraju, to tam zasiadają prawie sami mężczyźni. Raz, po prostu, co kadencję oczywiście jest jedna pani, ale to tak jakby nie było znakomitych ekonomistek w Polsce, a przecież są, chociaż głównie wykładają na uczelniach wyższych. Co powstrzymuje... Jeżeli jest w ogóle jakaś taka bariera czy hamulec, co powstrzymuje kobiety przed większym zaangażowaniem albo w życie publiczne, albo tak jak w przypadku Rady Polityki Pieniężnej, czy może w taką presję na zajmowanie bardziej eksponowanych stanowisk. Eksponowanych stanowisk, dokładnie. Dobrze. Ja przyznam, że my między innymi ten aspekt badaliśmy i tutaj pozwolę sobie znowu przytoczyć te świeże badania. Jest kilka czynników, które nazwaliśmy przeszkodami dla kobiet w awansowaniu na wyższe stanowiska. I na czoło wysuwają się właśnie stereotypy i przyzwyczajenia do tego, że to mężczyźni pełnią wysokie stanowiska. Następnie jest bardzo silny element dominacji wysokich stanowisk przez mężczyzn w firmach, tak zwanych boys clubów, tak to nazwaliśmy. Jest to zjawisko, które jest dosyć powszechne. No, takiego typowego seksizmu i dyskryminacji. Następnie bardzo istotny element braku czasu na podejmowanie dodatkowych obowiązków przez kobiety ze względu na konieczność łączenia swojego życia zawodowego z życiem rodzinnym. No i wreszcie brak pomocy ze strony pracodawców. Tutaj promujemy tak zwane best practices, żeby te łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym było jak najbardziej dogodne dla pań i żeby były w stanie do tej kariery wracać sprawnie i żeby pracodawcy w jakiś sposób traktowali je w sposób elastyczny. Tak? To doprowadzi w naturalny sposób do tego, że może nawet nie będą nam potrzebne parytety, o których dyskutujemy w składach zarządów, tylko w naturalny sposób te zespoły będą zrównoważone pod względem płci. Najskuteczniejsze rozwiązanie, które może ułatwić takie godzenie sfer życia, Pana zdaniem? To jest, myślę, że promowanie przede wszystkim po stronie pracodawców tych najlepszych praktyk. Z drugiej strony toczy się dyskusja o tych parytetach w zarządach. Ja w sumie uważam, że jeżeli te zmiany będą postępowały powoli, być może będzie to konieczne, żeby zadbać też o promocję dla pań. Szczególnie, że widzimy, jak ogromny postęp poczyniły panie w ciągu chociażby ostatnich kilkunastu lat. Widzimy ich ilość jednak w składach zarządów i na kluczowych stanowiskach menedżerskich. My jako Bigram, jako firma, która ponad 20 lat rekrutuje na pracę, tą rewolucję, można powiedzieć, widzimy. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, ponieważ to, o czym Pan mówił, czyli zrównoważenie pod względem wieku, jak i zrównoważenie pod względem płci zespołów i kadry zarządzającej jest kluczowe dla sukcesu firmy.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, panie prezesie. Przypomnę, że Bigram był jednym z inicjatorów i współautorów raportu, który dzisiaj będzie ogłoszony publicznie, raportu zatytułowanego Rosnąca siła kobiet w biznesie i na rynku pracy. Piotr Wielgomas był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.